Na naszym ostatnim spotkaniu z tegorocznej edycji wykładów wokół krytyki społecznej organizowanych przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Jak już mówiłem, pomysł zrodził się w jednej z wegańskich restauracji w Gdyni. Tak sobie pomyśleliśmy z Łukaszem i naszymi koleżankami doktorantkami sprawa, że fajnie byłoby się właśnie pospotykać w takiej luźniejszej atmosferze, ale z drugiej strony, żeby zaprosić osoby, które najoględniej rzecz ujmując w środowisko uczonych uchodzą, są uznawane za obdarzone autorytetem. No i tak sobie wykoncypowaliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł. No i nasze spotkania trwają formalnie od grudnia. Już dziś dostałem potwierdzenie, że w przyszłym roku też uda się coś takiego zorganizować. Mogę zdradzić, że linią, że tak powiem, przewodnią przyszłorocznych spotkań będzie feminizm i analiza materialistyczna. A dzisiaj kończymy z wielkim hukiem i przytupem. Zaprosiliśmy, a panowie profesorowie zgodzili się przyjechać z odległej Warszawy. Tak, i zgodzili się przyjąć zaproszenie. Kończymy właśnie profesorsko nasz cykl spotkań. Troszkę w innej konwencji niż to było do tej pory, mianowicie każdy z naszych gości, których zaraz przedstawię, zabierze głos na temat, który został ogłoszony na plakacie promującym to nasze dzisiejsze spotkanie. No a potem oddamy głos wam, żebyście mogły zadawać pytania. Tutaj panowie profesorowie są, może powiedzieć, do dyspozycji, to powiedzieć zbyt dużo, ale na pewno postarają się, zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby na wasze pytania odpowiedzieć. Nie będę imiennie tutaj witał gości, bo to zawsze jest ryzyko, że się kogoś pominie, a to jest ryzykowne, bo w istocie środowisko uczonych różnie, prawda, bywa z prestiżem, dystynkcją i różnego rodzaju kapitałami, więc po prostu jeszcze raz powitam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyszliście tak tłumnie. Także nie ma, jak zresztą wielokrotnie to podkreślałem, nie ma nic gorszego niż prowadzący, który zbyt bardzo kocha swój własny głos. Stąd po prostu skończę moją krótką uwerturę, przedstawiając naszych gości. Mianowicie gościmy dziś my jako uniwersytet, jako wspólnota ludzi, którzy generalnie cenią sobie wiedzę i niekoniecznie produktywne, ale zawsze krytyczne i nieskupione na towarze czy wartości myślenie, wymykające się zmaganiom, tak, z kondycją i warunkami ekonomii politycznej. Gościmy dzisiaj profesora Mirosława Karwata i profesora Tadeusza Klementewicza. Dla zwolenników bibliometrii, grantów i tego typu rzeczy dopowiem tutaj mały przypis, mianowicie panowie profesorowie są dwoma najczęściej cytowanymi teoretykami polityki w Polsce. Tak, to trzeba odnotować w annałach, w istocie, że tak właśnie jest. No więc bez zbędnych formalności oddaję panom głos. Nie wiem, który z panów chce zająć pierwsze stanowisko. Bardzo proszę. Kłaniamy się nisko. Bardzo wdzięczni za zaproszenie, zaszczyceni. To duża radość dla nas, że mamy okazję głosić słowo na poniedziałek i to z pozycji weteranów nauki o polityce. No, czas niemiłosiernie leci i właśnie złapaliśmy się na myśli, że jesteśmy już
na stacjach końcowych, prawda, jeśli wziąć pod uwagę czas podróży w naszym zawodzie, ale właśnie taka pozycja, czy żartem, czy serio, weteranów nauki o polityce, dlatego weteranów, bo byliśmy świadkami rodzenia się nauk o polityce jako instytucjonalnej dyscypliny i to z ambicjami akademickimi. Taka pozycja nas w pewnym sensie uprawnia, nie do jakiejś miarodajnej, autorytatywnej, prawda, ale refleksji własnej po prostu na temat taki zasadniczy, czego nam brakuje w nauce o polityce w czasie, gdy tak rozrosła się dyscyplina i kadrowo, i liczbą publikacji, teraz oczywiście rozmachem w grantach, projektach badawczych, kontaktach międzynarodowych. Można by tak ilościowo, patrząc na to, uznać, że jesteśmy jakąś potęgą, no ale dobrze wiemy, że tak właśnie nie jest, że ten zasób kadrowy, prawda, ten rozmach taki w prezentacji, dorobku nie idzie w parze z wielką jakąś poczytnością, nie trafiamy pod strzechy, jesteśmy nieobecni w edukacji szkolnej, obywatelskiej, patriotycznej, praktycznie możemy się spierać, czy to my sami oddaliśmy pole, czy nam to po prostu wydarto, prawda, tak jak w przypadku tego przedmiotu HIT. Ale tak czy inaczej, chyba nie jesteśmy tak silni, jak moglibyśmy sądzić o sobie, licząc po prostu nasze profesury, habilitacje, których zresztą przybywa. Oczywiście to wcale nie chcemy przez to powiedzieć, że mamy się czego wstydzić, albo że większość dorobku politologów w Polsce to jest jakaś makulatura. Tak źle na pewno nie jest. Choć straszliwy wyścig z czasem, jaki nam narzucono, powoduje rzeczywiście, że nawet motywacja do pracy naukowej wśród młodszych kolegów, tych, którzy jeszcze walczą o status akademicki, prawda, o zwieńczenie kariery profesurą, no to motywacja jest coraz słabsza. Bo jak tu pisać książki, gdy prawie nikt nie czyta? Gdy raczej dostanie się nagrodę za artykulik, prawda, za punkty, niż za poważną syntezę. Jak tu czuć się potrzebnym, gdy nawet w roli eksperta czy komentatora w mediach w gruncie rzeczy mamy odpowiadać na pytania, w których odpowiedź jest zawarta z góry. Do tego wątku za chwilę zresztą nawiążę. No więc taki rachunek wstępny, że coś tu się nie zgadza, prawda? Że można by zrobić coś bardziej kreatywnego, twórczego i lepiej przysłużyć się ojczyźnie, własnemu środowisku, a tak się nie dzieje, no, powstaje pytanie właściwie, jak to wytłumaczyć. Jednym z wytłumaczeń jest analiza porównawcza dwóch tendencji, które to tendencje wiążą się ze stylem uprawiania nauki. Jeden z nich, i to nie ma nic wspólnego z takim stereotypowym przeciwstawieniem akademickości, użyteczności, praktyczności. Bo to nie jest tak, że to się musi wykluczać. Swoją drogą to chyba Goethe powiedział, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Ale o tym decydenci polityczni raczej zdają się nie wiedzieć. Otóż te dwa style, które należy sobie przeciwstawić, z jednej strony jest to coś, co można by nazwać głównym nurtem, takim mainstreamem politologii. Bardzo on się upodobnił do mainstreamu medialnego. To nie jest przypadkiem. I właśnie o tej współzależności parę słów za chwilę też powiem. A jego przeciwieństwem, poszukiwaniem alternatywy jest krytyczny styl myślenia o zjawiskach politycznych. Krytyczny nie tylko w warstwie diagnostycznej, że szukamy dziury w całym, że szukamy sprzeczności, samozaprzeczeń, prawda, tożsamości sił politycznych, antynomii, postawach, poglądach, dążeniach obywateli, bo to jedno. Ale ten nurt krytyczny ma też to do siebie, że próbuje dokonać rachunku sumienia i krytycznego przewartościowania własnego warsztatu. Czy jako profesjonaliści na pewno zachowujemy się profesjonalnie w roli politologów? Tutaj można by mieć bardzo duże wątpliwości.
No, nie dysponuję jakimiś danymi statystycznymi, pewnie zgodnie z modą dzisiejszą powinienem zaraz tabelki jakieś wyświetlić, wymienić, prawda, w tysiącach albo w setkach, ilu jest takich i ilu jest takich. Natomiast chyba nie popełnię błędu, jeśli stwierdzę, że ten główny nurt idzie ławą, tak można by to określić, natomiast tendencja krytyczna w nauce o polityce, mówimy cały czas o naszej rodzimej polskiej, jest dosyć rozproszona. Nie jest zinstytucjonalizowana. Mamy w różnych środowiskach akademickich, w różnych jednostkach, które uprawiają politologię i w dydaktyce, i w badaniach, pojedyncze osoby, z rzadka nieduże zespoły mniejszościowe, niszowe, które przeciwstawiają się takiemu wygodnemu schematowi uprawiania nauki o polityce. No jak można by scharakteryzować ten główny nurt? Zaznaczam, zastrzegam, to nie jest stwierdzenie, które by jakoś podważało kwalifikacje czy osiągnięcia kolegów zajmujących się dyscyplinami, subdyscyplinami raczej szczegółowymi, badaniami praktycznymi, użytkowymi, obliczeniowymi, empirycznymi. Nie, te kwalifikacje trzeba doceniać. I nawet cieszyć się z tego, że politolodzy dzisiaj nawet nie ustępują w tych umiejętnościach operowania statystyką, eksperymentem, prawda, obserwacją i tak dalej, socjologom, psychologom, ekonomistom. Więc nie na tym problem polega, tylko na horyzoncie umysłowym, mówiąc tak niedelikatnie. Otóż ten główny nurt bardzo często bywa bezrefleksyjny, bezkrytyczny właśnie, ale w rezultacie, nawet jeśli nie takie są intencje, na przykład nie są to intencje konformistyczne kolegów, to staje się nawet apologetyczny wobec rzeczywistości politycznej. Gdyby charakteryzować takie jednostronności, które cechują właśnie ten główny nurt, to to jest przede wszystkim taka bardzo niezdrowa tendencja, trochę jak w wierszu Tuwima o strasznych mieszczanach, którzy wszystko widzą oddzielnie, żeby uprawiać naukę o polityce, to w takim stylu każdy sobie rzepkę skrobie. A więc jedni badania normatywne, samowystarczalne. Można bez końca mówić o konstytucji, ordynacji wyborczej, prawda, statutach partyjnych i czym tam jeszcze, prawda, o trójpodziale władzy. Dalej mamy taki nurt, który przeniknięty jest nawet nie empiryzmem, ale wręcz scjentyzmem, czyli takim założeniem, jaki koń jest, każdy widzi i właściwie zadanie badawcze to zważyć, obliczyć, prawda, zmierzyć, zestawić, porównać, zaobserwować tendencje. Artykuły naukowe uprawiane z tej pozycji zaczynają się upodabniać do raportów z grantów, jak gdyby to było to samo. A te raporty z grantów, nazywane artykułami, z kolei zaczynają przypominać sprawozdania w urzędach, w biurokracji. Nie są zaś przeniknięte jakimiś wątpliwościami, alternatywami, prawda, interpretacyjnymi i tak dalej. No ale wreszcie, kto wie, czy nie najsilniejsze takie skażenie praktyki naukowej politologów, to jest niestety potoczność, bardzo silnie sprzężona z medializacją. Takie umedialnienie polityki wpłynęło również na to, jak zaczynają myśleć, zachowywać się nie tylko w występach publicznych, ale i w praktyce własnej, badawczej, politolodzy, liczni politolodzy. No popatrzmy tak na typową, prawda, jakąś wypowiedź politologa, którą ironicznie nieraz określamy jako komentariat. Politolog jako komentator. Zaproszony do studia, zaszczycony, aż płonie, buraczkowa cera się robi, prawda, z radości, że występuje. Zaszczycony tym, że jest przedstawiony, że zadaje mu się pytanie. W pytaniu już jest zawarta teza. I politolog, propdr hap nawet, z miną bardzo uroczystą, przejętą, jak uczeń przy tablicy, przepytywany przez nauczyciela, recytuje formułkę, jakiej od niego się wymaga. Do jakiego stopnia ubezwłasnowolniono politologa? Tu nikt nie pyta,
czy pytanie jest właściwie postawione. Czy to pytanie nie odwraca uwagi od istoty rzeczy? Oczywiście znów podkreślę, to nie jest tylko nasz wybór, nasze jakieś zaniechanie, no bo cóż może politolog po prostu zaprzestać występów w mediach, skoro nikt nie jest ciekaw ich wiedzy, prawda, naszej wiedzy. Nikt nas właściwie nie pyta, tylko czeka na potwierdzenie. No, schemat TVN tutaj się kłania. Informacje i komentarze w TVN-ie. Najpierw prezenter odczytuje to, co usłyszał od reportera, co reporter usłyszał od komendanta Straży Pożarnej. Następnie mamy kadr, gdy wypowiada się komendant Straży Pożarnej. Słyszymy 5 razy to samo. Zwracamy się wtedy do pana doktora nauk o polityce, który ma skomentować to, co już zostało powiedziane i oczywiste. A przy tym te komentarze bardzo często są skażone właśnie potocznością, a jeśli nie potocznością, to perspektywą, na którą każdy humanista jest uczulony. Przynajmniej część z Państwa zapewne zetknęła się z takim wątkiem z wykładów o filozofii dziejów Hegla. Hegel mianowicie mówi o kamerdynerskiej wizji dziejów. Otóż w naszych odbiornikach, ale i w programach edukacji zagościła perspektywa kamerdynera, który wszystko wie o tym, jakie kapcie wkłada rano Napoleon Bonaparte, które kobitki woli, prawda, blondynki czy brunetki i wiele istotnych takich szczegółów, chociaż jako żywo nie rozumie zupełnie przesłanek decyzji politycznych, ustrojowych Napoleona, jego strategii, źródeł błędów. Ale w gruncie rzeczy, gdyby żył w dzisiejszej epoce, cały czas mówię o tym kamerdynerze Napoleona, to napisałby 5 książek, prawda? Z tytułami Oczy moje oglądały, prawda? Albo Co mi mówił Napoleon przy śniadaniu, byłby to zapewne bestseller. Otóż to wypaczenie kultury masowej bardzo mocno zaraziło niestety naszych kolegów. Tak jakby zatracili dystans, prawda, do pewnej perspektywy poznawczej. Ja nie przypadkiem tutaj mówię właśnie o tym takim medialnym schemacie, bo to jest jego cechą i to się odbija w niektórych, zaznaczam w niektórych, ale niestety licznych publikacjach politologów. Mianowicie taka bardzo potoczna personifikacja polityki. Spojrzenie na politykę przez pryzmat osobistości. Przez pryzmat temperamentów, charakterów, przez pryzmat, jakby socjolog to nazwał, socjometrii. Kto kogo nie lubi, kto komu zazdrości, kto kogo, prawda, nienawidzi szczerze osobiście. No i w rezultacie rzeczywiście całą energię możemy skupić na tym, co się dzieje między Morawieckim a Ziobrą. Bardzo głęboka jest to refleksja. Kompletnie nie zastanawiamy się, czy konflikt charakterów i ambicji tych ludzi coś ważniejszego oznacza. Ale kariera, jaką cieszy się nadal jeszcze, choć już zaczyna zmierzchać w naszym kraju i właśnie wśród politologów marketing polityczny i wyborczy, sprawił, że patrzymy na politykę przez pryzmat personaliów i technikaliów. Kto kogo wygryzie, kto, prawda, stanie na czele, kto kogo usunie. Tak jakbyśmy czytali, nie wiem, jakąś historię dworu cesarskiego, prawda, czy królewskiego z zamierzchłych wieków, gdzie polityką jest świat zakulisowych intryg, łaski, niełaski cesarza, prawda, wdzięków faworyty królewskiej i czego tam jeszcze. Ani słowa o siłach społecznych, o interesach grupowych, ani słowa o tym, o co właściwie walka się toczy. O władzę? No przepraszam. O, tu jest właśnie główna luka poznawcza politologii uprawianej stereotypowo. Jeśli władza, to czy przypadkiem nie jest tak, że władza jest skorelowana ze stosunkami własności, ze stosunkami, kryteriami podziału dóbr, z pytaniem, jakich dóbr mamy w obfitości, a jakie są sferą niedostatku, jakie są właściwie kryteria tego, co nazwiemy sprawiedliwym albo niesprawiedliwym podziałem dóbr. Od czego zależy to, że jedni otrzymują więcej niż potrzebują,
a drudzy nawet minimum tego, co jest im potrzebne. No pewnie od układu sił. Klasyczna kategoria w nauce o polityce. Pokażcie mi Państwo teraz choćby kilka publikacji polskich politologów, które dotyczyłyby nie rekonstrukcji sloganów wyborczych, marketingowych kreacji, występów, prawda, typu Olo śpiewa i tańczy disco polo, a poważne prace, które dotyczyłyby tego, kto jaki ma zasięg społeczny, jaki jest układ sił, kto może z góry sobie coś przyznać, a innym odebrać, kto może nawet piszczeć albo nawet krzyczeć na ulicach, ale nic z tego nie wynika. I tu przechodzę do jeszcze jednego wyznacznika, gdy mówimy cały czas o lukach, prawda, jakie spotkamy w narracji politologicznej. Otóż, kiedy jest mowa o przywództwie, to na przywództwo patrzy się, tutaj politolodzy zarazili się perspektywą wulgarnej, podkreślam wulgarnej, bo nie w ogóle, ale wulgarnej, potocznej psychologii. Na przywództwo patrzymy przez pryzmat talentów, ewentualnie umiejętnego doboru spin doktorów i to wszystko, co wiemy o przywódcach. Nie pada pytanie o reprezentatywność społeczną. Nie zadajemy sobie pytania, czy to jest przypadkiem, że ludzie o określonej mentalności, o określonym obliczu moralnym robią kariery, inni w tym czasie jednak nie są w stanie się przebić. Kryterium reprezentatywności społecznej w ogóle nie jest rozpatrywane, gdy się na przykład analizuje podział mandatów w parlamencie czy sondaże wyborcze. Czy ktoś z politologów, no może kilka przypadków sam bym wskazał, ale stawia takie pytanie, a kogo właściwie nie ma w parlamencie? I kogo długo jeszcze nie będzie? Jest, a jakby go nie było. Czy może ordynacja? Czy może pluralizm medialny i nie tylko medialny, ideologiczny nie jest taki znowu pluralistyczny, jak się nam opowiada? Nikt też zwykle wśród politologów nie zadaje sobie pytania o różnicę między tak zwanym elektoratem a bazą społeczną. To są całkiem inne kategorie. Elektorat to suma, statystyczna suma, zmienna, tak jak w badaniach opinii publicznej. Niewiele wyjaśniamy, bo właściwie to rejestrujemy stan nastrojów w danej chwili pod wpływem, pod inspiracją różnych wydarzeń, prawda, kampanii propagandowych, ale to naprawdę nie daje nam wiedzy o trwałych sposobach myślenia, oczekiwaniach, złudzeniach, prawda, rozpowszechnionych w skali masowej. Baza społeczna to zupełnie inne pojęcie. Tu charakteryzujemy grupy społeczne, wspólnoty lokalne, prawda, regionalne, kulturowe, światopoglądowe, jakie są zainteresowane w ogóle w powstaniu, w istnieniu danej formacji politycznej, jakie zapewną cenę w zamian za coś gotowe są udzielić poparcia. Nie pytamy też o grupy, które stwierdziły, że właściwie nie mają reprezentacji. Popatrzcie Państwo, gdy rodziła się Samoobrona, szybko upadła, to prawda, zapracowała na to sobie. Teraz Agrounia. Na ogół powstanie i rozlanie się tego w postaci masowego, bardzo żywiołowego, ale jednak ruchu społecznego dla większości badaczy zjawisk politycznych w Polsce było niespodzianką. Po prostu siedziało się w okowach, prawda, takiej narracji demoliberalnej i trochę tak w takim duchu, jak ta przedwczesna, pochopna teza Fukuyamy o końcu historii, czy jeszcze starsza teza, równie skompromitowana, o końcu ideologii. Właściwie bardzo wielu badaczom zjawisk politycznych wydawało się, że świat już jest ustalony. No i mamy takie oto ciekawe zjawiska, na które uczulony jest bardzo profesor Klementewicz i nieraz to podkreśla. Ile razy słowo kapitalizm w ogóle się przewija w narracji publicznej, ale i w pracach politologicznych. Ile razy mówi się, dzisiaj już trochę zanika ta terminologia, ale pamiętam jakby wczoraj to było, chociaż to 30 lat temu,
jak uświadamiano sobie różnicę między tak zwaną czystą polityką, jako grą o władzę, wpływy, a politykami tak zwanymi merytorycznymi. Czy Leszek Balcerowicz, prawda, czy inni prominentni ideolodzy i decydenci zarazem wmawiali nam wówczas w pozycji takich technokratyczno-neoliberalnych, że walka o władzę to jedno, a polityki merytoryczne, piękna nazwa, to jest domena fachowości, profesjonalizmu, to są kwestie techniczne, jak rozwiązać problemy społeczne. Wielka mistyfikacja ideologiczna. Bo jeśli gdzieś szukać gry interesów oraz konfliktu ideologicznego, to właśnie w tych sferach. Polityka mieszkaniowa, czy mieszkanie jest świadczeniem, czy jest towarem, czy jest jeszcze czymś innym, prawda? Prawa pracownicze mogą być regulowane, a przy tym choć uregulowane, naruszane. W szkole mamy coraz częściej, prawda, to już występuje, wszyscy uczą się przedsiębiorczości. Jak gdyby perspektywą każdego Polaka, który wkracza w życie dorosłe, było zostać przedsiębiorcą. Czy uczymy, już pomijam, że teraz się już nie uczy nawet o prawach obywatelskich, prawda, i o konstytucji, ale czy uczymy o prawach pracowniczych, a perspektywa bycia pracownikiem najemnym, to jest perspektywa chyba 90% absolwentów, prawda, szkół średnich. Zmierzam ku końcowi swojej wypowiedzi i jedno chcę tutaj jeszcze dorzucić. Profesor Mariusz Gulczyński, jeden z pierwszych w ogóle polskich politologów, chyba pierwszy doktor nauk politycznych w Polsce, cieszę się, że jeszcze żyje. Otóż on rozróżnił przed laty, już to już chyba z 15 lat temu, bardzo trafnie, dwie optyki w spojrzeniu na politykę i polityczność. Kratocentryczną oraz socjocentryczną. W tej kratocentrycznej wierzymy, że polityka powstaje i tak naprawdę zredukowana jest w swojej istocie do walki o władzę, sztuki rządzenia, prawda, i wszystkiego, co obsługuje, prawda, sprawowanie władzy. Socjocentryczna przeciwnie, to jest spojrzenie na politykę jako na rezultat procesów społecznych, integracji, dezintegracji wspólnot, sprzeczności interesów, konfliktów na tle tożsamości, systemów wartości i tak dalej, ale wówczas zakładamy, że polityka rodzi się jako odzwierciedlenie procesów społecznych. Tyle tylko, że bardzo często fasady instytucjonalne, mistyfikacje ideologiczne tego nie odzwierciedlają. No, powiedziałbym tak metaforycznie, proszę Państwa. Piana nie stanowi o istocie mleka. Piana powstaje przy gotowaniu mleka, ale gdyby ktoś chciał rozstrzygać o istocie mleka na podstawie piany, popełniłby bardzo ważny błąd poznawczy. Taki błąd poznawczy popełniają politolodzy, którzy zaczynają i kończą analizę polityki na tym, kto ile ma władzy, albo kto jakim sposobem, prawda, marketingowym czy innym tę władzę zdobywa, czy kto komu władzę odbiera, bo jest taki sprytny, prawda, bo umie czytać sondaże, bo umie wyczuć koniunkturę i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, i lepiej niż ja zrobi to teraz profesor Klementewicz, trzeba się upomnieć o integralne spojrzenie na życie polityczne. Politologia taka czysta gatunkowo jest jałowa. Wszystkie te elementy wiedzy o konstytucjach, o porządku normatywnym, o marketingu, tak, o socjotechnice mojej ukochanej, one są istotne, ale nie są samowystarczalne. One tworzą pewien syndrom, prawda, który dopiero nam umożliwia zrozumienie życia politycznego. I ten brak, który najbardziej jest odczuwany, oddaję tu głos Tadeuszowi Klementewiczowi, to jest kompletne niezrozumienie, że aby uprawiać teorię polityki, to niestety trzeba choć trochę uprawiać ekonomię polityczną. Trzeba badać struktury gospodarcze, stosunki własności, podziału, formy, prawda, przywłaszczania, przetwarzania, udostępniania dóbr. A to wszystko konfrontować z taką mgiełką ideologiczną, kiedy to pojęcia ideologiczne kompletnie nam przesłaniają istotę.
i wierzymy na przykład, że wielkie, prawda, starcia, walki polityczne to są rezultatem konfliktu charakterów, temperamentów, prawda, albo walką pięknoduchów o abstrakcyjne idee. Otóż nie. Oczywiście naiwnych uczestników polityki nie brakuje, ale znowu, nienaiwność w ich własnych złudzeniach stanowi o istocie polityki. Proszę bardzo, oddaję głos mojemu koledze, przyjacielowi. Teraz państwo rozumieją, dlaczego kolega jest luminarzem naszej humanistyki, ogarnia wiele dyscyplin. No i ja w zasadzie koncentruję się w takiej osi, której podłożem jest ekonomia, ale może zacznę od czegoś innego. Popełniłem taki artykuł, polityka bez klas, analiza polityczna bez ekonomii politycznej. W wersji angielskiej stał się on najbardziej klikalny. I dlaczego zacząłem w pewnym momencie odczuwać jako istotną słabość, ogólnie mówiąc, nauk społecznych. Powiem o takiej, no jakby swoich osobistych powodach wkroczenia w ten taki nurt, w którym łączy się integralnie ekonomię, socjologię, politologię, różne dziedziny kulturoznawstwa. No pierwsza to była kwestia tożsamości dyscyplinowej. Po prostu moje zainteresowania, lektury nie mieściły się w tradycyjnie rozumianej politologii, a druga to wynikające z analizy otaczającej nas rzeczywistości i globalnej, i krajowej, takie przekonanie, że lektury, po które sięgam, nie docierają do istoty zagadnienia. Pierwsza przesłanka, mógłbym ją nazwać pułapką Meadowsa. Nie pamiętają państwo z dziejów gospodarczych, w społeczeństwach rolniczych one tkwiły w tak zwanej pułapce maltuzjańskiej, czyli wielkość populacji ludzkiej była wyznaczona przez areał uprawnych ziem. Natomiast pułapka, w której moim zdaniem znajduje się ludzkość, polega na tym, że system gospodarczy nastawiony na akumulację, nastawiony na wzrost gospodarczy, tym samym masową konsumpcję, czyli ten taki proces, prawda, klasyczny, pieniądz, towar, większa ilość pieniądza, no, prowadzi do destrukcji, powiedzmy tak ogólnie, geoekosystemu, prawda, do tych różnych zjawisk, które opisują nam ekolodzy. A druga przesłanka to było jakieś rozczarowanie analizy, w jakiej znajduje się nasze społeczeństwo. No chodzi o ten tak zwany proces modernizacji, prawda? Dobrze opisany w literaturze ekonomicznej, też historycznej, czyli zaczyna się od Królestwa Polskiego, od budowy Zagłębia Staropolskiego, powstania Banku Narodowego, czyli to dzieje Drudzkiego-Lubeckiego, prawda? Potem zaczyna się po wprowadzeniu bariery celnej, szybki rozwój przemysłu włókienniczego. Inwestycje niemieckie przenoszą się za tę barierę, prawda? Rozwijają się różne gałęzie. No i teraz jest kwestia statusu, w jakim się teraz znajdujemy jako społeczeństwo, prawda? Moim zdaniem tkwimy w pułapce, no powiedzmy, poddostawców, zleceniodawców, no czyli w takim dość tych dolnych ogniwach łańcuchów produkcji i wartości dodanej. No mam wiele, wiele różnych takich danych, które by mogły to potwierdzać. I nie będę was zarzucał, tylko może takie najistotniejsze, prawda? No na przykład odbiegamy wielości pracy montażowej, którą nasza gospodarka jest obciążona. Na przykład w eksporcie artykułów przetworzonych 70% pochodzi z filii zagranicznych. No, chodzi o wielkość importowanych artykułów na naszym rynku wewnętrznym. No, wiele, wiele takich różnych statystyk, a przede wszystkim to, że 90% komponentów do tych przemysłów nowo powstających pochodzi z zewnątrz, prawda? No wiele, wiele jest takich wskaźników dobrze opisywanych, które świadczą o tym, że niestety w tym już dwuwiekowym procesie
modernizacji, no tkwimy znów w tych ogniwach, prawda, względnie niskich. No i w związku z tym był to taki bodziec intelektualny do zainteresowania się analizami, które ukazują źródło, prawda? No, na przykład czy tej pułapki Meadowsa, czy ewentualnie tej pułapki poddostawców. No i okazało się, że istnieje w skali nauk społecznych światowych takie dążenie do tworzenia, no powiedzmy tak ogólnie, ekonomii socjopolitycznej, nie wiem jak ją nazwać, prawda, bo jest ekonomia polityczna jako praźródło takiego podejścia, które ukazuje rolę państwa w gospodarce, no i politykę makrospołeczną, prawda. No i teraz z tego punktu widzenia do niedawna kierujący jednym z instytutów Plancka, który jest odpowiednikiem IFIS-u polskiego, Wolfgang Streck, postuluje powstanie właśnie takiej nowego kierunku badawczego, nowej dyscypliny, która by jednoczyła ekonomistów heteronomicznych, czyli tych wykraczających poza ekonomię klasyczną, socjologów, mamy tu przedstawiciela, no i politologów. I akurat będąc w Gdańsku, możemy się na pewien dorobek powołać na przykład profesora Podowskiego swego czasu, Pisko Zuba, Jakuba Potulskiego. No, sporo osób zerka w tę stronę, prawda? Natomiast w skali świata to chyba takim pierwszym, który oczywiście łączył, nomina sunt odiosa, o nazwiskach się nie mówi, ale muszę tu wspomnieć, to jest oczywiście Karol Marx i Kapitał. No dla tych, którzy lubią soft wersję, to oczywiście jest Karl Polanyi. Czyli to są tacy, którzy pokazują, prawda, jak państwo też wytwarza rynek, prawda, wytwarza stosunki własnościowe, które mają sprzyjać, powiedzmy, ogólnie produktywności. No i teraz to co mnie tak najbardziej zainteresowało, to oczywiście funkcje państwa wobec gospodarki. No i tutaj znalazłem taką bratnią duszę, to jest profesor już, który w tej chwili ma 95 lat, część książek publikuje, część rozdziela wśród znajomych. Napisał, zwrócę na waszą uwagę, za jakiś czas pewnie się może pokaże ta książka. Jak ja to widziałem? Zadebiutował zawodowo w Komisji Planowania, która została w 1951 roku rozwiązana. Przeniósł się do panu, był sekretarzem tego Komitetu Polska 2000 i bombarduje kolejne rządy taką strategią polityki przemysłowej długodystansowej. No i właśnie wniosek praktyczny z takich analiz, które prowadzimy, prawda, i jakie są polityki rozwojowe w różnych krajach, to na przykład państwa chińskiego jest bardzo ciekawa, prawda, bo my jeszcze tak odruchowo mówimy o tym układzie sterującym rozwojem chińskiej gospodarki, chińskiego społeczeństwa jako partii komunistycznej, ale to jest naprawdę partia nacjonalistyczna, która stara się odbudować potęgę Chin złamaną, prawda, przez europejskie mocarstwa w XIX wieku w wyniku tych wojen opiumowych, prawda, i różnych. No i teraz z tego punktu widzenia patrząc, moim zdaniem, a nie tylko, no ten krąg tak patrzących jest bardzo duży, musielibyśmy postawić na taką politykę rozwojową, która selekcjonuje 2, 3, 4 sektory i te fundusze społeczne, które w postaci podatków państwo gromadzi, przeznacza się na przykład na subwencjowanie, kredytowanie, sprzyjanie rozwojowi tych kilku nowo powstających przemysłów. No ale teraz to wymaga reorganizacji instytucjonalnej, prawda? No na przykład musiałoby powstać centrum rozwojowe w układzie rządowym, czyli znów no, planowanie, prawda? Aktywna rola państwa w gospodarce. No ale też na przykład odpowiednik amerykańskiego MIT, prawda? Na przykład profesor Grapiński widzi lokalizację tam, gdzie jeszcze są jakieś resztki naszego przemysłu, czyli na przykład w Rzeszowie, na Śląsku oczywiście, we Wrocławiu. Przepraszam trochę sobie.
No, jak również trochę profilowanie studiów, prawda, z większym naciskiem na przedmioty ścisłe. No i też trochę reorganizacja rządu. Wszędzie musi być pełnomocnik do spraw tych najnowocześniejszych dziedzin, prawda? No, ogólnie chodzi o to, żeby ten proces modernizacji doprowadzić chociaż do takiego stanu, w której mamy kilka dziedzin, prawda, oferujących finalne wyroby, które przynoszą największą wartość dodaną. Nie wiem, czy Państwo znają różne dane, że na przykład w postaci zysku transferowany jest z Polski około 3% naszego PKB. Prawda? I może jeszcze taki cytat, żeby dopchnąć tę myśl właśnie z profesora Karpińskiego. Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc pod względem tempa rocznego wzrostu produkcji przemysłowej w UE, ale równocześnie jedno z ostatnich miejsc modernizacji swojej struktury przemysłowej wśród krajów UE o naszym potencjalnie przemysłowym. Czyli chodzi o to, że nie można się cieszyć samym wzrostem PKB, tylko patrzeć, prawda, w jakich gałęziach gospodarki on powstaje. No, jeżeli to jest praca montażowa, to ta nadwyżka, ta nowa wytworzona wartość u nas jest stosunkowo nieduża. No i z tego powodu takie wnioski praktyczne dla mnie są najciekawsze. No i teraz moje pytanie, prawda? No kto z Was czyta i zna o takie analizy, prawda? Czy właśnie tej sytuacji w skali globalnej, w której no musi dojść do jakiegoś przeformułowania tego podstawowego mechanizmu gospodarczego, bo może taką dane z książki też bardzo popularnej w tym duchu, które teraz prezentuję, to jest Jasona Hickela. On pisze, że około 2050 roku, żeby wyprodukować około 7 terawatów energii elektrycznej, to jest mniej więcej połowa, którą będzie potrzebowała nasza cywilizacja, trzeba będzie wytworzyć 35 ton miedzi, 40 milionów ton ołowiu i tak dalej, i tak dalej. To pominę, ale prawie 5 miliardów ton żelaza. My sobie nie zdajemy sprawy, bo my jesteśmy zachwyceni bitami, prawda? Ale uprzytomnijmy sobie, co my jemy, czym się przemieszczamy, gdzie mieszkamy, prawda? To wszystko to są atomy przetwarzane w różny sposób. Także te nowoczesne techniki cyfrowe ułatwiają zarządzanie, przepływ informacji i tak dalej, ale zawsze się przetwarza, powiedzmy, materię. Trzy lata temu gościliśmy taką panią z Chile, Alejandra Ochoa, która przyjechała do Europy walczyć z tą austriacką firmą budowlaną. W tej chwili mi no taka na naszym rynku bardzo popularna. I chodziło o to, że klasyczna ekonomia, jak wiecie, operuje pojęciem tak zwanej piramidy wydobycia, prawda? Funkcjonalnej piramidy wydobycia. Czyli najpierw sięgamy do rud o największe zawartości, rud o największej zawartości danego minerału, prawda? No potem rośnie technologia, mamy energię, sięgamy do niższych poziomów, o mniejszej zawartości. I właśnie tak jeden z wybitnych tych ekonomistów środowiska, Hermann Dahl, mówi a figę, prawda? Bo rosną nakłady energetyczne, zmienia się to NROE, prawda? Czyli wkład energetyczny konieczny do tego, żeby wytworzyć daną porcję energii. No i właśnie ten przypadek polegał na tym, że jak wiecie, w wielu krajach w Ameryce Łacińskiej nawet woda jest sprywatyzowana. I ta firma Anacona, czy jakaś inna, prawda, amerykańska korporacja sięgająca po miedź leżące właśnie w takiej dolinie, gdzie nie ma wody i tak dalej, gdzie te nakłady, powiedzmy, ogólnie materiałowe, energetyczne rosną, no, prywatyzuje sobie ziemię, tę austriacką firmę zatrudnia do budowy wielokilometrowego tunelu i po prostu Santiago, nie wiem, jak kto jest miłośnikiem czerwonego wina, to na pewno z winiarni Maipu konsumował. I między innymi te uprawy winorośli nie byłyby zapatrywane w wodze. No, chodzi mi tak ogólnie mówiąc o to, że skoro zresztą może powiem, jaką ja mam taką
prywatną dyrektywę co do lektur, bo multum jest różnych, prawda, raportów, książek na ten temat. Jak kiedyś chodziłem na seminarium poświęcone filozofii religii profesora Wolniewicza, to Wolniewicz mówi tak, bierzesz książkę z tej dziedziny, zerknij do spisu treści i zobacz, czy tam jest hasło śmierć. Jak nie ma nic o śmierci, to jest książka nie na temat, bo religia jest, prawda, powiedzmy tak, zorganizowaną, no jakąś takim, no jak otoczką, tak, amortyzacją z tym egzystencjalnym problemem. To ja właśnie mam taką prostą dyrektywę dotyczącą książek o naszej cywilizacji, o jej przyszłości, prawda? No na przykład ja jakbym sięgał do Klausa Schwaba, prawda? Takiego chóra optymisty technologicznego, to kładę wzrok na spisie treści, nie widzę słowa kapitalista, uważam, że książka nie jest na temat. Czyli na temat jest każda książka, która nie mówi o antropocenie, bo to jest faktycznie ostatecznie rezultat, prawda, naszej aktywności gospodarczej, konsumpcyjnej i tak dalej, tylko mówi o kapitaocenie, czyli o tym wielkim przyspieszeniu aktywności gospodarczej, notabene powiedzmy głównie zawdzięczamy, i nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie kapitalizmowi, tylko taniej energii, prawda? To Enroe w latach 60., 70., kiedy najbardziej było rozwinięte państwo socjalne, wynosiło jak 1 do 100, a teraz dla różnych technologii wynosi jak 1 do 10. Czyli tanie węglowodory umożliwiły nam tę motoryzację, prawda? Budowę rezydencji, dojazdy 100 kilometrów do miejsca pracy w Stanach, prawda, i tak dalej. No i teraz w związku i z efektem cieplarnianym, i z przesuwaniem się do tych rud o niższej zawartości minerałów, no właściwie ten okres, prawda, no powiedzmy, nie wiem, obfitości, nie wiem jak to nazwać, dobiega kresu. No i drugi wątek praktyczny to jest też przeformułowanie stylu życia, prawda? Właśnie jadąc wczoraj do was, zahaczyliśmy o gniew, był tam taki festyn połączony z bieganiem, z różnymi konkurencjami i tak dalej. Tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie turystyka, aktywność sportowa, muzyczna, teatralna i tak dalej, to będzie kiedy w przyszłości wypełniało główną treść życia. Pewnie czas pracy będzie ograniczony, może 2-3 dni, prawda, i tak dalej. No i będzie ta próżnia egzystencjalna, którą trzeba będzie czymś wypełniać, prawda. No i no właśnie, tak. I też trzeba mieć odpowiednią wrażliwość estetyczną, prawda? Stąd moim zdaniem, wbrew temu, co teraz widzimy, bo widzimy uniwersytet korporacyjny, moim zdaniem wróci znów Uniwersytet Humboldta, prawda? Który kształci elitę umysłową, gdzie kontynuuje się dorobek kulturowy i tak dalej. Kształtuje się osobowość, prawda, człowieka, który potrafi skorzystać i z dziedzictwa kulturowego ludzkości i sam kształtować świadomie różne wybory, prawda. No na pewno pozostaną wojny futbolowe, będą kibice, prawda, i tak dalej. No ale w każdym razie moim zdaniem tego rodzaju dyscyplina, która łączy integralnie, prawda, wiedzę ekonomiczną, socjologiczną, politologiczną, ma duże perspektywy i będzie narastała. No i taka moja osobista metoda analizy zawarta w jednej z tych książkach jest taką tradycyjnym holizmem. Zaczynam zawsze od relacji człowieka z przyrodą, prawda? Potem badam, jak funkcjonuje gospodarka, jej główną logikę, następstwa społeczne, czyli tam na przykład jak teraz, prawda, te dystanse, co, jeśli chodzi o dochody, prawda, one są podłożem różnych ruchów politycznych, czy tam fundamentalizmów, czy, prawda, populizmu i tak dalej. I nad tym wszystkim ma zapanować to, co można nazwać globalnym przywództwem. Na razie to się odbywa pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, prawda, który właśnie ten ład neoliberalny w latach 70., 80. ukształtowały. No i z tym, co się nazywa organizacjami wielostronnymi, ja jeszcze jedno słowo dodaję, jednostronne organizacje wielostronne, czyli w rodzaju WTO, prawda.
MFW i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie z tym jest największy problem, bo tak jakbyśmy się realnie patrzyli, prawda, na rozwój układu się w skali międzynarodowej, to widzimy to ogromne parcie Chin, które moim zdaniem ma tylko podłoże nacjonalistyczne, po prostu odbudowy potęgi, prawda, Chin. Jak Chińczycy mówią win to win, to mają na myśli 80 dla nas, 20, prawda, dla was, jeżeli rozwijają tę inicjatywę pasu i drogi. I właśnie to zderzenie jednak chyba jest najważniejsze. Uzyskanie jakiejś wspólnej zgody na, moim zdaniem, jednak ograniczenie tej aktywności ekonomicznej w skali świata. To, że nas łudzą, prawda, że będziemy lewitować autonomicznymi samochodami, jeździć i tak dalej. To wszystko wypływa z technooptymizmu. Nie wiem, czy znacie różne prognozy, na przykład Instytutu Kana z lat 60-tych, 70-tych. Powiem wam, że na przykład Instytut Kana w 60 roku, w 65 roku, w takiej książce tam Świat 2000, prognozował, że opanowanie syntezy jądrowej będzie miało miejsce w 1986 roku, prawda? No to czyli już prawie ponad 40 lat temu. A teraz się szacuje, że ekonomicznie opłacalna będzie w 2100. Czyli to moim zdaniem będzie dopiero kolejna tak zwana prometejska technologia, czyli taka, która rzeczywiście nie będzie szkodziła środowisku, umożliwi napędy tych wszystkich naszych urządzeń, prawda, maszyn i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jesteśmy technooptymistami, prawda? Nam się wydaje, że sztuczna inteligencja wiele spraw rozwiąże. Owszem, prawda, w diagnozowaniu, w sterowaniu złożonymi układami, na przykład ruchem miejskim i tak dalej, ale przecież ona nie wytworzy czegoś bez pierwiastków, które zna nasza przyroda, prawda? Matka Ziemia nam, że tak powiem, dała. No czyli w sumie to, co ja, to, czym żyję, to, co staram się raczej teraz już w publicystyce prezentować, to odpowiedź na te dwie pułapki, czyli tę jedną dotyczącą sytuacji globalnej, pułapki Meadowsa, od nazwiska autorów tego słynnego raportu z 1972 roku, i tej naszej pułapki, prawda, poddostawców, zleceniobiorców, przypomnę. Porządna firma, która zarabia na świecie, nie ma żadnych mocy produkcyjnej, prawda? Ma tylko sztab zarządzający w Dolinie Krzemowej, jest właścicielem praw własności, o którym kolega Mika świetną książkę napisał. Jeżeli nie znacie, to zachęcam do lektury. I nic więcej, prawda? My pracujemy na ich rentowność, nie muszą w nic inwestować. No chyba, że Starlink buduje teraz Musk, a tak to państwo samo, prawda, satelity umieszczają, my kupujemy sprzęt, prawda, i tak dalej. To jest idealny biznes. Czy my stworzymy taką firmę? Przypomnę, charakter globalny ma tylko ten projekt, który wytwarza te gry w Wiedźminy, prawda? U was jest taki bardzo niszowy, też bardzo nowoczesny przemysł produkcji jachtów, ale to jest nisza, prawda? To nie jest wielka gafa, która ludzi zarzuca co parę lat nowym modelem, prawda, jakiegoś tam gadżetu. No nie chcę tego kontynuować, bo głoszę, zdaję sobie sprawę, że głoszę raczej kontrowersyjne poglądy, ale to jest jakiś taki efekt moich różnorodnych lektur. I jakbym miał jeszcze wskazać taką twórczość, która mniej więcej w podobny sposób ogarnia współczesny świat, to jest taki Polak bardzo lewicowy, który działał w ruchu oporu we Francji, znalazł się w krajach arabskich, potem w Brazylii, tam miał być stracony w drodze wymiany z jakimiś turystami, znów się dostał do Europy. To jest Ladislao Dowbor, czyli Władysław Dowbor, który jako ekonomista brazylijski, prawda, funkcjonuje na świecie, był poprzednio doradcą Luli, może i teraz wróci do tej roli. I właśnie on tak analizuje sieć korporacyjnej władzy korporacji, sytuację, prawda, różnych tych upośledzonych w różnych rejonach świata. Ogólnie powiem wam, że czego mi najbardziej brakuje i w lekturach, i w wypowiedziach, to nieznajomości globalnego, prawda, południa. No na przykład
jak wiadomo, mniej więcej o 3000% musi wzrosnąć produkcja litu, żeby te wszystkie gadżety w tej nowej, przepraszam, te technologie, prawda, zmniejszające wykorzystanie energii zbudować. Nie wiem, czy śledzicie, warto się przyglądać. Na przykład prezydent Chile teraz, ten Boris, prawda, Gabriel Boris, Arce, prezydent Boliwii i Obrador López, prezydent Meksyku, tworzą narodowe koncerny zajmujące się wydobyciem litu. Bo jak wiecie, kolejne wielkie zasoby oprócz Xinjiangu to są te solniska w Andach po obu stronach, prawda? Czyli tu jest Brazylia, Boliwia, Chile, tam jest Argentyna, prawda? No jeszcze częściowo Peru. No czyli widzą, że to jest krytyczny minerał w nadchodzących, prawda, dziesięcioleciach, no i będą się zajmować produkcją, marketingiem, wymianą. Nie dopuszczą, prawda, tych wielkich koncernów, które tak będą teraz pożądały tego minerału. No i właśnie jak ja mam no, taką obserwację świata i takie wnioski, to ja naprawdę jestem zaszokowany wypowiedziami kolegów, koleżanek, o których profesor Karwat opowiadał, prawda? No, nie można ograniczać oglądu świata do technik marketingowych, do teatru polityki, prawda, do jego analizy i tak dalej. Raczej no, szukać, prawda, czego to jest wyrazem. No i właśnie takim spostrzeżeniem, którego mi zawsze brakuje w tych analizach, to jest ignorowanie moim zdaniem takiej kategorii, której też w twórczości tutaj nie, że na, znów nie wymienię tego nazwiska, prawda, no, ale chodzi o Marksa, zabrakło, czyli kategorii świadomości potocznej. Chodzi o to, że kto żyje ze sprzedaży siły roboczej, dlatego warunki zatrudnienia, warunki pracy są najważniejsze. Reksza to jest egzotyka. Co tam dla kogoś, kto prawda, pracuje w jakimś małej firmce, ma szefa gdzieś tam na prowincji. Co go tam interesuje ten teatr związany z sądami najwyższy, prawda, złamaniem konstytucji. To jest jakaś egzotyka. Z Warszawy ludzie się bawią, prawda, i tak dalej. No, najważniejsze to jest to, czy je muszę wypłacić do końca miesiąca, prawda, czy nie, i tak dalej. No i w sumie tego nam brakuje. Dostanie kredyt, a jeśli dostanie, to czego spłaci? Tak. No, czy tak ogólnie mówiąc, trzeba powrócić do takich klasycznych, bym powiedział, analiz, w których gospodarka, miejsce czeka w podziale pracy, w podziale własności, jest punktem wyjścia jego, powiedzmy, drogi życiowej, tej biografii społecznej, prawda, na kogo będzie głosował i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie to jest jednak trochę inna wizja nauk społecznych. Ja osobiście jestem przekonany, że podział na dyscypliny jest sztuczny, prawda, że wszyscy jesteśmy badaczami społeczeństwa, tylko problem, który rozwiązujemy, który nas interesuje, sprawia, że selekcjonujemy taką wiedzę, a nie inną, posługujemy się takim językiem, a nie innym, prawda, to jest wtórne. Czyli no, może to jest też z tego wynika, że ja kolega jestem też po socjologii, no, a socjologia to jest nauka o społeczeństwie jako całości, prawda, złożonej z gospodarki, która przecież też ma relacje z przyrodą, prawda. W gospodarce powstają te podziały, klasy, kategorie, państwo zbiera te podatki, ale też może, prawda, ukierunkowywać rozwój. No i właśnie tego, czego mi brakuje, to niestety ta kompromitacja państwa, która teraz dokonuje się za sprawą tej elity, prawda, no, która już chyba doszczętnie etos pracy administracyjnej niszczy, prawda, politykę rozwojową, no też obsadzaniem takich różnych, że tak powiem, pociotków, prawda, w tych różnych zarządach. Pewna dziunia zarabia, wyobraźcie sobie, w PZU 170 tysięcy dziennie. No była jakąś urzędniczką w ratuszu, potem przy prezydencie trochę, a nie jakiś fachowiec, prawda, bo ta, która kieruje ZUS-em, to my ją znamy. Ona jest profesorem, to jest fachowiec, a ona może tyle nie zarabia. Natomiast ta dziunia, którą ja mam na myśli, a wy pewnie też, to zarabia 180 tysięcy w ciągu miesiąca, prawda.
No i to jest kwestia do dyskusji, czy ona, czy jej zakres odpowiedzialności jest tak wielki, czy ta wiedza tak jest tu potrzebna, że trzeba, prawda, i tak dalej. Moim zdaniem... Tak. I jeszcze jeden przykład, właśnie to odwzorowanie struktury przedsiębiorstw społecznych, żeby była analogiczna jak tych prywatnych, to moim zdaniem bez sensu, bo ktoś, kto staje się menadżerem w firmie publicznej, nabywa kontakty, kwalifikacje, może przejść, prawda, ani jego nie trzeba tak wysoko wynagradzać, jak pochodzącego od was pewnego, prawda, polityka, który dostał, przechodząc, opuszczając Bank Narodowy, dostał odszkodowanie 7 milionów złotych, żeby nie podjął jakiejś konkurencyjnej działalności. No chyba to absurdu, prawda? No w każdym razie mniej więcej chciałem wam pokazać, w jakim kierunku takie analizy zmierzają i do jakich wniosków jednak pesymistycznych prowadzą, prawda? Co do jakości naszych elit, miejsca w tym procesie modernizacji, który moim zdaniem bardzo jest trudny do ukończenia. No i jednak takiej wizji naszego gatunku jako homo sapiens, sapiens, prawda, jednak na krze zderzamy się z tą wielką rafą, jaką są te deficyty przyrodnicze różnego rodzaju, prawda. Nie możemy bezkarnie zakłócać obiegu węgla i tych wszystkich, prawda, procesów, które stanowią o jakości środowiska społecznego, którego jesteśmy jednym z gatunków, prawda, użytkownikiem tylko. Nie możemy czynić sobie ziemi poddaną wbrew wezwaniu sprzed paru tysięcy lat. Ale to wezwanie plemiona pustynnego, które przecież nie mogło wiedzieć, prawda, do czego dzieje ludzkości doprowadzą. Dziękuję, na razie. To teraz przyszedł czas na pytania od publiczności, ale ja tylko mały przypis tutaj do wypowiedzi panów profesorów, mianowicie z całą pewnością obserwowalna jest, bo ja nie ukrywam, staram się śledzić przynajmniej część wypowiedzi medialnych w popularnych radiach informacyjnych i serwisach informacyjnych i kiedy doktor habilitowany bądź nawet profesor tytularny nauk o polityce jest zapraszany do owych mediów, to oczywiście, tutaj cytując pana profesora, ta mielizna komentariatu to jedno, ale rzeczą absolutnie niedopuszczalną jest fakt, że wielu z tych najczęściej panów zwyczajnie kłamie. Tak? No, jeżeli dziennikarz mówi, że państwo nie ma własnych pieniędzy, tylko ma je z podatków, co jest oczywistą bzdurą, tak, a ten doktor habilitowany, czy wręcz profesor tytularny tylko kiwa, marszczy po prostu tak czoło i kiwa, prawda, jakby jakieś ogromne procesy myślowe w tej głowie się działy i przytakuje zupełnie bezrefleksyjnie, no to po prostu tak bierze udział w nie tyle ideologicznej mistyfikacji, bo to wydaje się przypis, tak nie trzeba tutaj jakichś niecnych zamiarów, ale po prostu przyczynia się do kłamstwa, tak? Jakby to po pierwsze. A po drugie, tutaj padło wiele nazwisk myślicieli, badaczy, profesor Klementewicz przywołał z kojarzonych raczej z lewicą, ale warto dodać, że środowiska, przynajmniej niektóre środowiska bardziej konserwatywne w Polsce też zajmują się technooptymizmem, ekologią, by wymienić tylko Klub Jagielloński czy Nową Konfederację, tak ostatnio profesor Zybertowicz, by daleko nie szukać, wydał fantastyczną książkę w formie dialogu, co prawda, być może wzorując się na Platonie. Konserwatyści bardzo lubią Platona. W każdym razie tak, więc jest, ale na co chciałbym zwrócić uwagę, że generalnie bardzo wielu już, prawda, badaczy, już, żeby nie powiedzieć, powiedzielibyśmy w takim wieku już mistrzowsko-senioralnym, martwi się o kwestie ekologiczne,
A tymczasem z badań chociażby Ibrisu wynika, że te młode elektoraty Konfederacji i partii jakby tak identyfikujących czy samoidentyfikujących się jako lewica w Polsce, to są ultraindywidualiści, tylko faceci w dużej mierze nie chcą po prostu tak, w sensie bardziej sobie cenią robienie biznesów od tych tak zwanych praw obyczajowych, tak, czy jakbyśmy ich nie nazwali. A z kolei tak u kobiet jest to jak gdyby rewers. No więc mamy z jednej strony katastrofę klimatyczną i te wszystkie problemy, wyzwania cywilizacyjne, które wymienił profesor Klementewicz, a z drugiej strony mamy pokolenie hiperindywidualistów, którzy tak za panią Thatcher powtarzają, że w zasadzie społeczeństwa nie ma, że w gruncie rzeczy to ja chcę robić biznes i płacić niskie podatki, a społeczeństwo, naród, wspólnota... Dokładnie, tak, i mieć dwa samochody, grilla i tak dalej. No znamy te po prostu te bajki. Okej, okay, to tylko krótki przypis ode mnie, bo nie wiem, wydawało mi się... Tak, chciałem to... I teraz chciałbym oddać głos Państwu. Pytania, uwagi, komentarze. Bardzo proszę. Dzień dobry, Wojciech Giernat, jestem przewodniczącym sekcji analizy myśli lewicowej u nas na UG, jestem studentem politologii i moje pytanie można by skondensować w zasadzie do cytatu co robić Włodzimierza Lenina. No, może nie powinienem był przywoływać nazwiska, ale trudno, stało się. No, marksistowska teoria mówi nam o tym, że ta analiza, którą panowie profesorowie przedstawiliście, z którą się jak najbardziej zgadzam, może nie mi jeszcze jest oceniać analizę politologii, bo jeszcze jestem może trochę za młody, ale na pewno polityki polskiej, jeśli się spojrzy na nową lewicę i na polityków, którzy mieli, mają niby przedstawiać interes klasy robotniczej, czy jakby to nazwać, i polityków, którzy mówią o interesie przedsiębiorców i wzroście PKP na swoich konferencjach. No, ta teoria mówi nam, że żeby zmienić tą nadbudowę, powinniśmy zmienić naszą bazę, zmienić naszą rzeczywistość materialną, to o czym pan mówił profesor Klementowicz. Ale jak to zrobić? Bo wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu jak do dzisiaj jeszcze nie pozbawiły go roli centralnej ideologii na świecie i zastanawiam się, co my jako młodzi politolodzy, jako studenci, czy może po prostu osoby lewicowe, jak możemy pomóc, czy w ogóle możemy pomóc, czy raczej musimy się przyglądać i patrzeć, jak ten świat zmierza w kierunku, w którym nie chcielibyśmy, żeby zmierzał. Dziękuję bardzo. Może zbierzemy kilka pytań z sali, żeby nie było takiego ciągłego biegania. Nie ukrywam, lubię sport i biegać, ale niekoniecznie w takim uniformie, także bardzo proszę. Oczywiście, jeżeli na razie nie ma pytań, to bardzo proszę. Ja taką miałbym krótką odpowiedź. No, ponieważ my jesteśmy na końcu tych łańcuchów, prawda, powiedzmy produkcyjno, i wartości dodanej, no to nasz los zależy od tego, co się stanie na poziomie Unii, na poziomie globalnym, prawda? Czyli raczej ta nasza lewica powinna wspierać ten ruch DiEM25. Przypomnę, że sama Unia się zmienia, prawda? Po COVID pojawiła się ta wspólna polityka fiskalna, wspólnie zaciągnięty dług. Teraz się mówi o tym, że Unia powinna mieć jeszcze swoją politykę przemysłową i ten Fit for przewiduje, prawda, reindustrializację rozumianą nie jako budowę kolejnych hut i tak dalej, tylko zmianę technologii, prawda, zgodną z tą transformacją energetyczną. Na tym ta reindustrializacja ma polegać. Natomiast no, takie byłyby jakieś szczegółowe. Kiedyś napisałem artykuł dla DGP, dla tego dziennika Gazety Prawnej, że zamiast roszczeń powinniśmy naciskać
sąsiadów zachodnich, żeby nam udostępnili jedną, dwie te sektory, żeby u nas był Instytut Plancka, żeby osoby wykształcone o tych zdolnościach, które w Stanach idą do MIT, żeby, prawda, były kierowane do odpowiednich uczelni, do tych instytutów i też mogli tych zajmować się i tak dalej. To jest jedna wizja, prawda? No a druga to taka strategia, jak mówiłem, prawda, czynna rola państwa, która stosuje sektorową politykę, selekcjonuje ze 2-3 działy. No, czyli samodzielnie niewiele możemy zrobić, natomiast raczej, prawda, zmieniać kształt Unii Europejskiej i też w ramach Unii ewentualnie ta jest kwestia relacji z Chinami, prawda? Bo to jest bardzo duża sprawa. Teraz ona się pojawia w dyskusjach. Co mamy zrobić z G7, prawda? Czy mamy popierać bezwzględnie Stany w podtrzymaniu tego ładu i ich hegemonii neoliberalnej, czy raczej tworzyć tę przestrzeń euroazjatycką, jakoś, prawda, a czerpać z doświadczenia Chin? No nie wiem, no w każdym razie kolega, prawda, włożył kim w mrowisko. Ja jeszcze dorzucę swoje 3 grosze, no bo pytanie pana dotyczyło tego, co my jako politolodzy możemy zrobić, prawda? Profesor mówi bardziej o tym, co mogliby zrobić, gdyby było ich na to stać politycy. Na to, jacy są politycy, to jako politolodzy na razie mamy bardzo znikomy wpływ. My nie wystawiamy certyfikatów profesjonalizmu. Możemy najwyżej z jakimś wielkim niesmakiem patrzeć na popisy ignorancji polityków w rolach, które właśnie wymagają, prawda, wiedzy politologicznej i nie tylko politologicznej, ściśle rozumianej. Ale słusznie został przywołany ten tytuł, który pierwotnie pochodził od Czernyszewskiego, prawda? Lenin tylko to podchwycił. Ale to jest okazja do pewnej refleksji rzeczywiście. Mamy tutaj taką pułapkę historyczną, skoro już padła tutaj kategoria pułapek. Otóż w czasie, gdy powstawała socjaldemokracja niemiecka, potężna, ale jako partia społeczność, a nie po prostu jako partia parlamentarna, komitet wyborczy, prawda, zupełnie inny typ zrzeszenia, wspólnoty zespolonej ideą, ale i modelem stylu życia. To samo było przecież z żydowskim bundem, to też była partia społeczność. Otóż to były inne warunki. Wtedy dominującą rolą większości ludności społeczeństw uprzemysłowionych była rola robotnika, a jeśli nie robotnika przemysłowego, to pracownika jednak, prawda, instytucji, która wytwarza wspólnotę i do pewnego stopnia nawet naturalny kolektywizm postaw. Świadomość, że przeciwstawiając się interesom tych, którzy wyzyskują, którzy pozbawiają praw, skoro oni mają przewagę materialną i nie tylko materialną, bo w ustawodawstwie, w policji, we wszystkim praktycznie, jedyną formą jest zrzeszanie się. Dlatego najpierw walka o związki zawodowe, o prawo w ogóle do zakładania związków, potem o prawo do tworzenia partii klasowych, robotniczych, o zrównanie, prawda, głosów. No i do pewnego momentu to działało, kiedy sam pisząc swój doktorat, potem opublikowany jako książka Podmiotowość polityczna, rekonstruowałem ten model, to nawet jeszcze wtedy nie miałem świadomości, że opisuję świat, który odchodzi w przeszłość. Ostatnim takim, nie wiem, łabędzim śpiewem kolektywizmu była nasza solidarność, tylko paradoks historii, chichot historii, jakby Hegel powiedział, polega na tym, że kolektywistyczna solidarność zniszczyła świat kolektywnej wspólnoty i myślenia w kategoriach wspólnoty, wywalczyła indywidualizm, już nie mówiąc o tym, że wywalczyła likwidację miejsc pracy, praw pracowniczych, prawda, i czego tam jeszcze. A co dzisiaj określa nasze role i w rezultacie nasz sposób myślenia? No zgodnie z marksowską dyrektywą eksplanacyjną, byt określa świadomość. Dziś niestety definiuje nas rola konsumenta. I jako wyborcy też zachowujemy się jak konsumenci. To już nie marksista, ale człowiek, który nie gardził marksizmem, Mills, pisząc Elitę władzy, ale obok tego pisząc Białe kołnierzyki, to on właśnie zauważył, że już wówczas, to wówczas rodził się ten świat korporacji, prawda? Że ten świat jako żywo nie opiera się na wspólnocie.
mimo wszystkich podobieństw do niebieskich kołnierzyków. Status pracownika najemnego, wyzysk pracy wbrew pozorom też, chociaż na innym poziomie, prawda, wynagrodzeń, perspektyw życiowych, a jednak okazało się, że przedsiębiorstwa, urzędy, prawda, te wszystkie agendy obsługujące obrót kapitałem wytwarzają postawy indywidualizmu. Kapitalizm zreformowany pod naciskiem socjalizmu, o czym dzisiaj się nie pamięta, w postaci modelu państwa dobrobytu, prawda, i w rezultacie państwa konsumpcyjnego, spowodował, że nie tylko nasze warunki bytu, ale i nasz sposób myślenia został zrewidowany właśnie w tym kierunku. Konsument nie myśli zbiorowo. Nie identyfikuje się, prawda, ze wspólnotą. Owszem, do kościoła chodzi i wtedy raz na tydzień to wiele nie kosztuje. Kocha bliźniego, prawda, i tak dalej. Natomiast nie to orientuje jego postępowanie, jego model życia, o czym wspominał zresztą profesor Klementewicz. Ale czy w takim razie sytuacja jest beznadziejna? No, kijem Wisły nie zawrócimy, bądźmy się tych złudzeń. Jednak jest jedna rzecz, której nie czynimy jako środowisko, a moglibyśmy, tylko to wymagałoby bardzo poważnego trzęsienia ziemi właśnie w naszym środowisku. Gdzie się podziało Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych? Instytucje akademickie, Komitet Nauk Politycznych, gdzie zasiadam już ileś lat, no i jestem świadkiem po prostu bardzo miłych spotkań towarzyskich, wymiany doświadczeń, opinii, ale jako żywo nie form skutecznego nacisku. Nawet gdy toczą się te batalie o konstytucję chociażby, to głos zabierają prawnicy, nie boją się, a nasi po kątach. Więc to akurat nie jest czynnik, na jaki jesteśmy skazani. Tutaj brakuje tych wszystkich procesów, o których Marks pisał jeszcze w Nędzy Filozofii, w manifeście, prawda, potem Lenin, mniejsza o to, jak oceniamy później, prawda, model radziecki, ale mowa była o procesach samouświadomienia, samoorganizacji, koordynacji działań, prawda, wywierania nacisku. Socjocentryczna wizja polityki właśnie na tym polega. My nie dajemy sobie wmówić, że decyzje polityczne to są rezultatem iluminacji, prawda? Co tam się w głowie urodziło bardzo zdolnego Tuska albo cwańszego Kaczyńskiego. To nie tak działa. Ich pomysły natury socjotechnicznej, taktycznej, te wszystkie zagrywki, mistyfikacje propagandowe są rezultatem oczekiwań społecznych, nacisków społecznych, jeszcze częściej oporu społecznego. I właśnie my jako politolodzy, jako badacze, jako wykładowcy, ja staram się to robić, Klementewicz podobnie, wielu naszych kolegów i w kraju jest podobnie, tylko jesteśmy odosobnieni. Uczymy studentów politologii patrzenia na życie polityczne przez pryzmat rodzących się nowych potrzeb, oczekiwań społecznych, nowych form samookreślenia, przez pryzmat powstawania nacisku społecznego. A nie tak, jak nam się wmawia w tej klasycznej, takiej kratocentrycznej wizji, że to pomysły i namiętności, wielkie namiętności polityków, że one kreują rzeczywistość. No po prostu taki obraz się nam przedstawia, jak gdyby politycy pisali sobie scenariusz, potem reżyserowali spektakl, usłużnie obsłużony przez dziennikarzy, a ostatnio także przez politologów, prawda, jako komentatorów. Z tym to możemy zerwać. Także kierunek ofensywy naszego środowiska do wewnątrz, prawda, zmieńmy się ze zbiorowości indywidualistów, gdzie każdy chce te punkty zebrać i jakoś przetrwać i przeżyć. Spróbujmy w swoim własnym kręgu zreanimować wspólnotę. A naszych studentów, ba i uczniów w szkołach średnich, uczmy myślenia w kategoriach zorganizowania. No na przykład, ile razy studenci słyszą od nas, czy wykłady, czy pytania o związki zawodowe? O poziom uzwiązkowienia w Polsce właśnie, drastycznie niski. Czy pytamy studentów, albo mówimy im o tym, jak nieobecni są związkowcy w debatach publicznych? Przedsiębiorcy, eksperci, ministrowie, duchowni, wszyscy, tylko nie związkowcy. Nie, jedno ci wrzucę. 2-3 osoby na 100 mogą pójść drogą przedsiębiorcy.
najbardziej zainteresowana przetargiem, prawami pracowniczymi, prawda, funkcjonowaniem tych różnych wspólnotowych stowarzyszeń, o których kolega mówił. Może jakiś głos polemiczny z panami profesorami? Jakby głosy krytyczne też są mile widziane. Nie trzeba się zgadzać, a na pewno nie we wszystkim. Śmiało. To przepraszam, muszę... Ale nie, bo my nagrywamy, więc tak, zasłynie pani jako... Tak, bardzo proszę. Dzień dobry, Małgorzata Praszkę, studentka politologii. Ja mam takie pytanie o komentarz właściwie, bo trochę rozmawiamy tak jakby politolodzy byli trochę oderwani od tej bazy społecznej, że też sobie tutaj wejdę w koncepcję żarcików marksistowskich, prawda, musi się coś zmienić w bazie, żeby się zmieniło w nadbudowie. I jak widzimy i czy w ogóle widzimy, to jest też w sumie pytanie szersze o miejsce uniwersytetu w systemie społecznym, prawda? Rolę politologów, a żeby zmienić też tę bazę właśnie społeczną, bo chcąc nie chcąc mimo wszystko to jakich mamy ludzi u władzy, ja osobiście uważam, to nie jest elita, to jest klasa rządząca, jest też emanacją tego, jak wygląda społeczeństwo, więc pytanie, czy do nas należy, powinno, w jaki sposób... Nie chcę powiedzieć uświadamianie, no ale może uświadamianie, dbanie o właśnie jakość tej bazy społecznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeżeli na razie nie ma dalszych pytań, to prosimy się odnieść, bo tak, najchętniej bym zebrał kilka, ale... No chyba właśnie o tym rozmawiamy przez cały czas, prawda, że jako wykładowcy nie na wiele rzeczy mamy wpływu, ale przecież chyba wszyscy przymrużeniem oka traktujemy te debilne sylabusy, prawda, i rozmaite jakieś takie formalizmy. Mamy po prostu swój etos akademicki, mamy swoje sumienie, prawda, jako specjaliści i wiemy, jakie treści, nawet jeśli nie są dobrze widziane albo nagradzane, premiowane, koniecznie powinny się znaleźć, prawda, w lekturach, w wykładach i tak dalej. Otóż myślę, że możemy tak uogólnić z Tadeuszem właśnie jako ludzie no, pokolenia już mimo wszystko stopniowo odchodzącego. Na etapie, kiedy sami debiutowaliśmy, były to początki nauki o polityce w Polsce, to były w ogóle pierwsze dyplomy. Politolog taki dyplomowany, można tak go określić, to jest wynalazek dopiero lat 70., prawda? Wcześniej nasi mistrzowie wywodzili się z nauk prawnych, historii, prawda, filozofii, rzadziej ekonomii, czego właśnie skutki potem były odczuwalne. A na naszych oczach pojawił się politolog dyplomowany. Ale... Po pierwsze, było nas wtedy bardzo niewielu. Najpierw to był jeden, jedyny instytut na całą Polskę i spotkaliśmy się tam koledzy z całego kraju, prawda? Potem rozwinęło się to w sposób nawet imponujący. Jednak przez co najmniej dwie dekady, takie mam wrażenie, funkcjonowało takie oczekiwanie nawet u kandydatów na studia politologiczne, że to są studia, które się wiążą z przyszłością pracy w dyplomacji, w instytucjach, prawda, administracyjnych, z karierą polityczną jak najbardziej, czy około polityczną, prawda, więc zatrudnienie chociażby właśnie w związkach zawodowych, ale mieliśmy też kolegów w Głównym Urzędzie Kontroli Pracy i Widowisk. No w każdym razie studia politologiczne, nikt wtedy nie myślał w kategoriach, że to jest wyższa szkółka zawodowa. Nie, to był uniwersytet, ale mimo wszystko oczekiwania kandydatów na studia były właśnie takie, że podążymy w sferę czystej polityki. Lata 90. to zburzyły zupełnie, bo okazało się, że można być ambasadorem nie mając kwalifikacji. Teraz dzisiaj można i matury nie mieć przecież, jak wszyscy wiemy, prawda? Tak zmieniono warunki zatrudnienia w resorcie. Natomiast pojawiła się opinia o studiach politologicznych, to takie fajne, lekkie, nietrudne studia i nadają się do wszystkiego. Nawet zaczęliśmy być dumni z tego, że politolog radzi sobie w PZU, w ZUS-ie, w korporacji, prawda, w biznesie, w handelku, w geszefcie. Przydaje się też przestępczości zorganizowanej, może nie aż tak, prawda, jak dobry prawnik, ale i tam znajdujemy miejsce. Kiedy wczoraj spacerowaliśmy, prawda, koło fontanny z Neptunem,
No to nie zgadniecie Państwo, ile razy nas zaczepiano, proponując nam likierek, prawda, i co tam jeszcze, a w domyśle wiadomo co. Dwóch facetów, prawda, chodzi, to wiadomo, co można im zaoferować. Kluby go-go ciągle jeszcze cieszą się wzięciem, ale połowa z tych, którzy nas zapraszali, to zwracała się do nas angielskim, oksfordzkim. No po prostu można było przysiąść z wrażenia, prawda, jakie kwalifikacje ma ten personel naganiaczy, mówiąc krótko. To jest rodzaj anegdoty, ale chyba trochę zasmucającej, prawda? No bo co się okazało? Zniknęła tożsamość politologa jako człowieka, który interesuje się polityką. My aż boimy się, niektórzy z naszych kolegów nie boją się i wręcz przeciwnie, uprawiają taką prowokację, ale niektórzy z nas czasem boją się zapytać studentów, czy oni czytają gazety i czy czytają coś poza pudelkiem. Albo, prawda, Twitterem, albo czymś tam jeszcze. Skąd pochodzi ich wiedza? Przetoczyły się przez dwie dekady znowu tabuny studentów politologii nie interesujących się polityką, ani nawet w ogóle życiem publicznym. Teraz troszeczkę się to zmienia, ale ciągle jeszcze, prawda, rozmija się profil studiów, potencjalny profil studiów, z nastawieniem, które się jednak nie bierze znikąd. No, byt określa świadomość, powiedział Karol Marx. Niestety teza jest aktualna. Jakie miejsca pracy na nas czekają? Gdzie możemy szukać ratunku, prawda, inwestycji w życie? No to w rezultacie pod naporem programy studiów politologicznych zaczęły przypominać, no przepraszam za wyrażenie, ale mydło i powidło. Czyli można być magistrem politologii i mieć problemy z odpowiedzią na egzaminie magisterskim o kluczowe, prawda, kategorie. Tak. No ja bym tak powiedział, że w innej sytuacji jest politolog pozostający na uczelni albo uprawiający, prawda, publicystykę, no a winny absolwent. Powiem pani, że na przykład Skurkiewicz, wiceminister obrony, jest politologiem, naszym absolwentem, a drugi Ociepa chyba, tak, jest politologii z opolskiej, prawda? No, czyli politologa no, na różne stanowiska. Rebecca Beger jest absolwentką licencjatu na UAMI. Na UAMI. Aha. No właśnie, to jeśli chodzi o politologa, to ja nie mam wątpliwości w sensie, prawda, będącego na uczelni. No to obrona racjonalności poznawczej, nakuwanie tych baloników, których jest pełno. Chodziło mi po prostu o to, mówiąc kolokwialnie, czy politolodzy, czy na politologach ciąży odpowiedzialność, żeby iść w lud i im tłumaczyć świat. Dokładnie o to mi chodziło. Rozumiem, że zupełnie inna jest sytuacja, kiedy mamy dostęp do systemu edukacji, tak, czy to nauczyciele, czy akademicy, czy szkolni, a ja myślę o takim zupełnie najniższym poziomie. To miałam na myśli. Dziękuję. No to chyba tak jak w każdej pracy później zawodowej, prawda? No trzeba te umiejętności zawodowe, analizy sytuacji, wyciągania wniosków, prawda? No to nasza dyscyplina by się tylko tym takim prawniczo-systemowym natężeniem, prawda, oznaczała. A po losach zawodowych to jeszcze tylko skończę. Natomiast właśnie co do tego nakłuwania balonika, to chyba w piątek się ukaże taki mój artykuł, sprowokowany losem tego sędziego Marciniaka, który ostatecznie ocalił tę swoją rozjemczą rolę na tym prestiżowym meczu. No i zatytułowałem, bo to była konferencja zatytułowana Everest prawicowej mistyfikacji. Kochamy i cierpimy za miliony. To jest odwołanie do cytatu Mickiewicza, ale z kontekstu wynika, że chodzi dosłownie o pieniądze, a nie, prawda, ludzi. No tak, powiedzmy i tak dalej. No, natomiast czy nasi absolwenci wnoszą jakieś dodatkowe standardy do pracy zawodowej? Idąc śladami Webera, ja bym wskazał raczej takie poczucie,
realizacji interesu narodowego, że w każdej roli, prawda, trzeba zwracać uwagę na tę racjonalność ogólnospołeczną, prawda, właśnie mitygować te różne takie grupowe dążenia. No, że to trochę powinien być takim strategiem po naszych studiach, prawda. No i jeżeli właśnie absolwent znajduje się w tych ministerstwach związanych, powiedzmy tak ogólnie, z bezpieczeństwem, to chyba by było trafne miejsce. No tylko czy oni wnoszą, prawda, tę wiedzę zawodową wyniesioną ze studiów do tej swojej pracy, czy raczej naginają się tym potrzebom marketingu, zaistnienia na scenie, o, prawda, tak. I tak dalej. Ale Tadeusz, intencja pani rzeczywiście była nie tylko taka, o jakiej mówisz. Ja spróbuję wyjść naprzeciw taką najpierw gorzką refleksją. Myśmy jedną bitwę przegrali. Znaczy myśmy przegrali znacznie wcześniej, zanim nastąpiła formalna klęska. Mimo wszystko jednak przez jakiś czas politolodzy mieli wpływ, przynajmniej taki, bo ja wiem, sondażowy, prawda, czy próbkowy, brakuje mi teraz określenia. Wielkie przedsięwzięcie, które nazywa się Olimpiada Wiedzy o Polsce i tak dalej, długoletnią tradycją. Tylko że to ogarniało no zaledwie, prawda, jakąś taką część tylko, taką śmietankę środowisk w szkołach licealnych. To nie była i z natury nie mogła być oferta, prawda, dla całej młodzieży. Szanse upatrywaliśmy, bo tutaj rzeczywiście przeprowadzamy rachunek sumienia jako politolodzy, w programach i mało tego w uprawnieniach do nauczania wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Bardzo krótko był taki stan prawny i faktyczny zarazem, że przynajmniej większość nauczycieli tego przedmiotu to nie byli po prostu historycy, albo jeszcze lepiej nauczyciel WF-u, któremu do pensum dorzucano, prawda, no bo tak od zawodów i defilady, prawda, do wiedzy o konstytucji to jest niedaleko, to dasz radę, stary, prawda, ale w większości jednak przecież były nawet specjalności pedagogiczne na studiach politologicznych. My sami pamiętamy, prawda, jak nasi koledzy prowadzili kierunek nauczycielski, który miał sens, bo do pewnego momentu resort rzeczywiście rozumiał, że tutaj to powinni robić fachowcy. To już wtedy przegrywaliśmy, byliśmy wypłukiwani. Natomiast wyczyn ministra Czarnka, prawda, tym wyrzuceniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie, gdzie nie tylko wiedza o społeczeństwie zniknęła, ale właśnie o prawach obywatelskich, o metapolityce, prawda, o praworządności. To wszystko praktycznie jest na marginesie. Pozostała indoktrynacja ideologiczna pod pozorem nauczania historii współczesnej, prawda. Otóż tu się okazuje, że jako grupa nacisku, grupa interesów, ale o podwójnym statusie, bo my tu mamy interes grupowy, my jako grupa zawodowa, ale zarazem występujemy tu w interesie ogólnospołecznym, żeby obywatel był kształcony o swoich prawach i obowiązkach i żeby nabywał kwalifikacje obywatelskie pod opieką politologa, prawda? To jest w interesie społecznym. Przegraliśmy zarówno z punktu widzenia interesu społecznego, jak i z punktu widzenia interesu grupowego. Doradcą jest politolog Biernacki. No właśnie. I to jest też paradoks, prawda? Ale tak to zwykle jest. To tak trochę jak w historii ruchu robotniczego. Powiadano kiedyś, wyszedł z ludu i już nie powrócił. To tak właśnie o wielu profesorach można było powiedzieć. Z chwilą, gdy profesor zostaje posłem, senatorem, to tylko naiwny oczekuje, że on będzie interesował się ustawodawstwem, które uzdrowi stosunki w szkolnictwie. Wręcz przeciwnie, jako minister, jako senator, poseł podfruwa pod sufit, prawda? Tak go rozpiera ego w roli parlamentarzysty. A profesor jest tutaj tylko ozdobnikiem, prawda? A nie rodzajem zobowiązania wobec własnego środowiska. Ale to będzie bardzo trudno odkręcić, bo demoralizacja, no to jest proces kumulatywny. Jedno pokolenie już lekko zdemoralizowane kształci następne pokolenie już więcej zdemoralizowane i tak dalej, i tak dalej.
Nie mam tutaj pomysłu, prawda, w jaki sposób moglibyśmy, o ile się właśnie nie przeorientujemy, nie zorganizujemy, ale na płaszczyźnie chociażby takiej godności zawodowej. Jeżeli to nie nastąpi, no to będzie tylko gorzej. Jeszcze jedno zdanie. To byłaby ewentualnie sztuka samoobrony właśnie przed tym marketingiem, prawda, przed tym teatrem, tymi chwytami i tak dalej. O, gdyby nam się udało właśnie tę sztukę samoobrony wdrożyć obywatela, prawda, przed właśnie reprezentantami, tak, którzy urabiają jego, robią mu wody z mózgu na ogół, żeby zdobyć jego poparcie. Bardzo dziękujemy. Kolega tutaj z centrum zwrócił mi uwagę, że kończy nam się powoli czas, także poproszę Was o gromkie brawa dla naszych gości.